Właściciele nieruchomości rolnych położonych na terenach ograniczonych ulicami Bakałarzewska, Mieszka I, Filipowską oraz granicami administracyjnymi miasta zabiegali o zmianę przeznaczenia gruntów na budowlane. Urzędnicy miejscy nie wyrazili na to zgody. Znalazło to potwierdzenie w nowym planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Uchwalono go podczas środowej sesji Rady Miejskiej. Obejmuje on, obok zabudowy mieszkaniowej, działki rolne, łąki, pastwiska, zakrzewia i zadrzewienia. Część właścicieli działek, w tym wielohektarowych, zwróciło się do prezydenta z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na budowlanych. Gdyby uwzględniono wniosek właścicieli, grunty zyskałyby na wartości. Rozumiemy ich zamysł i cel, czyli zmiana przeznaczenia gruntu i sprzedaż tych obszarów, dużych obszarów pod zabudowę jednorodzinną. Nam to by wygenerowało oczywiście koszty związane z budową ulic, uzbrojenia, znaczna odległość od zurbanizowanej części naszego miasta, od osiedli, a wobec tego duże koszty. Miasto zdaniem prezydenta ma już z grubsza zabezpieczone tereny pod budownictwo mieszkaniowe i nie ma potrzeby, by w tej części miasta wprowadzać tego rodzaju zabudowę. No bo myślę, że miasto będzie rozwijać się, ale nie w takim tempie, takich potrzeb nie będzie. Dlatego też, chcąc uniknąć pewnych i kosztów, ale również, żeby być w zgodzie z dokumentem takim kierunkowym, planistycznym, studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania naszego miasta, te uwagi zostały odrzucone przez Radę Miejską i plan został przyjęty i być może w przyszłości pojawi się możliwość po wybudowaniu obwodnicy naszego miasta, żeby ten obszar w części przeznaczyć pod zabudowę usługowo, przemysłowo, być może mieszkaniowo. Miasto nie wyklucza całkowicie możliwości zmian w przyjętym planie, ale sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga zmiany w studium uwarunkowań przestrzennych. W nim działki między Bakałarzewską, Mieszka Filipowską i granicą miasta są zaledwie potencjalną rezerwą pod budownictwo mieszkaniowe.